Witanii Loretańskiej kolejnym tytułem to Wspomożenie Wiernych. Papież Pius V, pierwszy dominikanin, który zasiadł na stolicy świętego Piotra, w 1571 roku dołączył ów tytuł do litanii ku czci Matki Bożej. Stało się tak, kiedy chrześcijanie zwyciężyli pod Lepanto w bitwie morskiej z Turkami. A więc w dowód wdzięczności proszono Matkę Najświętszą o ocalenie Włoch i tak też się stało. Wspomożenie wiernych to także pomoc dla nas. Ten tytuł wiele nam mówi, bo my jako wierni mamy się właśnie uciekać pod opiekę Matki Najświętszej, wzywać jej orędownictwa, prosić o potrzebne łaski i siły dla każdego z nas. Ten tytuł pokazuje, że każdy wierny ma szukać umocnienia w Matce Najświętszej, która prowadzi do Chrystusa. To tytuł bardzo piękny, często jest Matka Najświętsza jako ta wspomożycielka wiernych patronką świątyń, chociażby w pobliskich Gliwicach, w naszej diecezji. Chcemy dzisiaj dziękować Matce Najświętszej, że tak pięknie się nami opiekuje. Wspomaga nas właśnie w naszych wysiłkach, by nasza wiara była piękna, by była silna, mądra i odpowiedzialna. Dziękować Matce Najświętszej, że jako ta wspomożycielka wszystkich wierzących obdarza nas potrzebnymi siłami, byśmy wytrwali w wierze, ale także wiemy, że ona bardzo mocno nas ochrania płaszczem swej opieki. Nie bójmy się zatem dziękować Maryi, ale także prosić ją o to, aby wspomagała nas w wyznawaniu wiary, w naszym podążaniu ku Chrystusowi.